Dziwacznym jednak prowadzeniem spraw jako zgromadzenie wspólników jest to według mnie, że pani burmistrz z radą nadzorczą się nie spotykała. Nigdy się nie widziała z radą nadzorczą? Widziała się tylko raz od powołania, raz się widziała, to było 3 miesiące po powołaniu, bodajże chyba w listopadzie 2007 roku. I nie spotykała się z wami na tematy spółki, co się dzieje w spółce, jaka jest... Aczkolwiek deklarowała, że będziemy się spotykać raz na kwartał. Takie był na początku tak deklarowała. Tak. Ale nie dotrzymała tego. No nie dotrzymała. I widząc, że nie spotykamy się z panią burmistrz, sam postanowiłem, że będę sporządzał raporty ze swojej działalności po roku, mniej więcej po okresie takim rocznym pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Czyli taki owy raport ode mnie pani burmistrz otrzymała. Nieproszony pan to zrobił. Nie, ja sam z własnej woli, z zwykłej ostrożności pełnienia i staranności pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Sporządził pan kilka takich raportów dla pani burmistrz. Znaczy sporządziłem raport w 2008 roku w listopadzie. I wysłał go pan pani burmistrz. Oczywiście. I pani burmistrz otrzymała ten raport. Z całą pewnością, ponieważ ja wysłałem za potwierdzeniem odbioru. Czy pani burmistrz po tym raporcie jakoś do pana, ktoś z sekretariatu zadzwonił, podziękował panu za raport? Nie. Powiedział, że przeczytała pani burmistrz ten raport, że się zapoznała z nim? Nie.